modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. Warto wiedzieć, o co się modlimy, bo a nuż modlimy się o coś dla nas niekorzystnego? Wy nie jesteście klubem wzajemnej adoracji, partią polityczną, stronnictwem. Wasza siła nie wynika z dobrego życia z władzą. Królestwo Boże to nie jest terytorium. Nie, to nie jest ustrój. To jest stan ducha. Podobno nie można bardziej dotknąć rolnika niż wtedy, kiedy powtórzy się znany slogan: chłop śpi, a jemu samo wszystko rośnie na polu. To tak jakby powiedzieć: ty masz dobrze, człowieku. Nic nie robisz, ziemia sama ci rodzi, w stosownym momencie tylko zbierasz, otwierasz zanadrze i pieniądze płyną do twojej kieszeni. Oczywiście każdy, kto ma jakieś minimum pojęcia o pracy na roli, minimum, ja mówię taką wiedzę szkolną, wie, że to ziarno musi się znaleźć jakoś w ziemi, prawda? To już jakaś praca za tym stoi czyjaś. I że tą glebę trzeba przygotować, żeby plon był jakiś sensowny. I to też czyjaś praca bardzo ciężka. Nie ma więc sensu deprecjonować pracy rolnika, powielając takie slogany. Ale powie ktoś: chwileczkę, ale czy podobne rzeczy nie brzmią w dzisiejszej Ewangelii? Przecież Jezus mówi: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasiono rzucił w ziemię, czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, kiełkuje ono i rośnie, on sam nie wie jak. W stosownym momencie zbiera je i tyle tego. Czyżby Jezus naprawdę chciał tutaj zdeprecjonować pracę swoich słuchaczy, bo przecież wielu spośród nich pochodziło ze stanu rolniczego, jeśli tak mogę powiedzieć. Czyżby naprawdę ryzykował podobną prowokację? Absolutnie nic podobnego. Pan Jezus po prostu nie zajmuje się tutaj oceną czyjejkolwiek pracy, tylko chce zbudować kontrast pomiędzy tym, co mało ważne albo wydające się nieistotne, tutaj ziarno, w drugiej przypowieści ziarno gorczycy, i tym, co z nich później spektakularnego wyrasta. Przecież różnica pomiędzy kłosem, w którym jest pełno ziarna, a tym jednym ziarenkiem, z którego się wszystko zaczęło, jest spektakularna, nieprawdaż? I właśnie o tę spektakularność chodzi. Ale ten kontrast zbudowany jest po to, żeby wyjaśnić, o co chodzi z Królestwem Bożym. Czy to dla nas ważne? No pewnie tak, skoro codziennie w modlitwie Ojcze Nasz modlimy się: przyjdź Królestwo Twoje. Warto wiedzieć, o co się modlimy, bo a nuż modlimy się o coś dla nas niekorzystnego? Jezus tłumaczy, czym jest Królestwo Boże w oparciu właśnie o ten kontrast. Nic nieznaczące, spektakularne. No właśnie, Królestwo Boże to nie jest koncept, który Pan Jezus wprowadził na salony, który wymyślił. To już jest koncept starotestamentalny. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy słowa proroka Ezechiela, proroka wygnaniowego z VI wieku przed Chrystusem, który opowiada obraz, jakby przypowieść o cedrze libańskim. Ten obraz domaga się pewnego zdekodowania, ale o tym za chwilę. Cofnijmy się jeszcze kilka wieków wcześniej, do momentu, kiedy Izrael osiadł w ziemi obiecanej. Powiedzmy, że jest to koniec XIII wieku przed Chrystusem. Kiedy oni zajęli swoje przyczółki, kiedy każde plemię otrzymało przydział ziemi, nie mieli nad sobą króla. Jedynym ich królem, prawdziwym, był Bóg. Na to się zgodzili w czasie zawierania przymierza. Bóg obiecał, że jeśli będą Jego praw przestrzegać, Jego przykazań, wówczas On będzie im błogosławił. On jest ich jedynym królem. No ale oni, jak to ludzie, ten stan pomylili z ustrojem i po 200 latach zmęczeni takim stanem rzeczy, no, domagali się króla. Chcemy mieć króla, który będzie siedział na tronie, a nie jakiegoś tam w niebiosach, którego nie możemy zobaczyć. Okej, nie zdali tego egzaminu, ale Bóg się wcale nie zdenerwował, tylko rozpoczął monarchię w Izraelu. Ale każdy król miał być jednocześnie kimś w rodzaju namiestnika Boga na ziemi. Miał w imieniu Boga opiekować się najsłabszymi, pilnować praw, pilnować tego, żeby nikomu nie działa się krzywda, żeby wszyscy równo, w równym stopniu mogli korzystać z dobrodziejstw ziemi obiecanej. Praktycznie żaden z królów nie wywiązał się z tego zadania, po prostu nie zdali tego egzaminu. Między innymi to, że w VI wieku Izrael wylądował na wygnaniu w Babilonii, to też wina błędów i wypaczeń, które
mieli na swoim koncie królowie izraelscy. Ale prorocy widzą dalej. Oni już zapowiadają nadejście innego królestwa, a ściślej mówiąc królowania, królowania samego Boga. Ludzie się nie spisali, ale przyjdzie idealny władca, Mesjasz, pomazaniec pański, który dopiero wprowadzi nową jakość właśnie królowania. Dzisiejszy obraz z tego pierwszego czytania o cedrze libańskim jest tego przykładem. Ezechiel, będąc tam na wygnaniu z tymi wszystkimi Izraelitami, którzy wspominali ze łzami swoją ojczyznę, starał się dodawać im otuchy, pokrzepiać obrazami, które były dla nas są dość takie mgliste, zakodowane, a dla jego słuchaczy na pewno były o wiele łatwiejsze do przyswojenia. I mówi o cedrze libańskim, czyli drzewie monumentalnym, które wzbudza respekt, które świetnie nadaje się jako ilustracja władzy, królestwa, królowania, i mówi, że oto Bóg z tego cedru urywa czubek, który w zestawieniu z całym drzewem jest no nic nieznaczącym takim minimum. I ten czubek zasadza na górze wysokiej w Jerozolimie, to myślę na górze Syjon, skąd rozrośnie się on, wybije jako fantastyczne drzewo, w jego cieniu będą szukać schronienia wszystkie narody ziemi. To obraz władzy, to obraz monarchii, to obraz królestwa albo królowania samego Boga. Ta narracja o Królestwie Bożym, która jest obecna w Starym Testamencie, zostaje podjęta przez Pana Jezusa. I dlatego Jezus właśnie mówi o tym od samego początku w Ewangelii Marka. Mówi o Królestwie Bożym. Mówi, jak jest ono ważne, jakby trzeba zmienić się, nawrócić, żeby do Niego wejść, albo można inaczej powiedzieć, Nim się stać. Dlatego, że Królestwo Boże to nie jest terytorium. Nie, to nie jest ustrój. To jest stan, stan ducha. To jest wtedy, kiedy ja w moim sercu pozwolę Bogu królować, kiedy On będzie moim królem i ja się na to wewnętrznie zgodzę. I oczywiście jesteśmy słabymi ludźmi i czasem nie znajdujemy w sobie aż tyle siły, żeby tak zrobić. Ale właśnie dlatego jest potrzebna ten obraz z tym nic nieznaczącym i z tym spektakularnym. Wystarczy decyzja woli, wystarczy coś nieznaczącego, co w oczach tego świata nie ma wielkiej wartości. Modlitwa, sakramenty w naszym wypadku, posty piątkowe na przykład, Eucharystia niedzielna, takie wydawałoby się małe rzeczy. To jest, nazwijmy to, wkład własny nasz. Ten wkład własny to jest coś, na czym Bóg buduje. Oczywiście, że mógłby nas od razu przerobić, przepraszam, na swoją modłę, bez jakiegokolwiek wkładu własnego, ale czy to byłaby prawdziwa relacja? Czy to byłoby raczej coś wymuszonego? Więc Bóg stawia na naszą wolność. Ty dajesz Mu coś i godzisz się na pewien proces, by następował właśnie proces jakby pogłębiania tej relacji z Bogiem. Systematycznie coraz bardziej Mu się poddajesz, coraz bardziej On staje się królem w Twoim życiu. To jest proces, tego nie da się zrobić często tak z dnia na dzień. Zdarzają się takie przypadki, ale na ogół jest to proces. Dlatego, a my procesów nie lubimy, raczej wolelibyśmy tak szybko tu jakieś cudowne zdarzenie i już mamy tego. Nie, to jest proces. To też jest pokazane w tych dwóch dzisiejszych przypowieściach. Ale jak powiadam, żeby Królestwo Boże, czyli relacja, czyli stan ducha, w którym godzę się na to, żeby Bóg był moim jedynym królem, wymaga nie tylko właśnie wkładu własnego, ale jeszcze pewnej zmiany myślenia. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, które pochodzi z listu drugiego do Koryntian, też stara się te rzeczy prostować. Otóż historia tej korespondencji z Koryntianami jest dość zawiła. Paweł założył ten kościół w Koryncie, a potem wyjechał i dowiedział się o niedobrych rzeczach, które tam się działy. Więc wysłał im list, pierwszy do Koryntian, który znamy, i w tym liście upomina ich, mówiąc, że zdarzają się między wami grzechy, które nawet wśród pogan są nieznane. Więc ogarnijcie się trochę, no ludzie kochani. Oni nie przyjęli tego za dobrą monetę, nawet zbuntowali się przeciwko Pawłowi, a Paweł wybrał przyjechać do nich i osobiście o tym porozmawiać. To skończyło się jeszcze gorzej. Upokorzyli go publicznie do tego stopnia, że Paweł, założyciel tej wspólnoty, musiał się salwować ucieczką i dopiero z pewnego dystansu napisał do nich list we łzach, jak się nazywa ten list właśnie.
Kiedy oni przeczytali te korespondencje, ogarnęli się właśnie i zdecydowali się wrócić do dawnej zażyłości. Zrozumieli, że postąpili źle. Drugi list do Koryntian, z którego pochodzi dzisiejsze drugie czytanie, jest właśnie zapisem już takiego, jakby to powiedzieć, normalizacji stosunków, takiej pogłębionej już relacji, takiego uciszenia burzy w relacjach między nim a Koryntianami. Przez 7 rozdziałów Paweł tłumaczy jednak, cały wysiłek jakby przebiega w tym kierunku, żeby powiedzieć Koryntianom, gdzie był błąd założycielski w ich myśleniu, który doprowadził do tego kryzysu i jakby uniknąć ponownego. Jakby dotyka tych bolących miejsc, ale nie ma innego sposobu, żeby przepracować to wszystko. Paweł mówi tak. Wyście szydzili ze mnie, dlatego że jestem biedny, że musiałem pracować własnymi rękoma na własne utrzymanie, że nie jestem wymowny, nie mam takiego daru spektakularnych wypowiedzi i co więcej, mam za sobą jakąś karierę w więzieniach, gdzieś tam siedziałem, coś, jestem kryminalistą. I to uznaliście za obciążające okoliczności, przez co gardziliście mną, mając do dyspozycji również innych apostołów, kaznodziejów, którzy błyszczeli słowem, którzy mieli fajne dochody, mieli nadzieję na kolejne lepsze, nie musieli pracować własnymi rękoma i dlatego uznaliście ich za lepszych ode mnie, tak? Jeżeli tak, to zobaczcie, jakie to jest szkodliwe. Bo wy myślicie po ludzku, po świecku, według kategorii tego świata, gdzie liczą się koneksje, błyskotliwość, gdzie siła, władza, pieniądze to jest coś, co was ekscytuje. Natomiast w Kościele jest zupełnie inaczej. Wy nie jesteście klubem wzajemnej adoracji, partią polityczną, stronnictwem. Wasza siła nie wynika z dobrego życia z władzą, z dobrych relacji z biznesem. Wasza siła wynika z tego, albo w ogóle jej nie ma, jak bardzo Królestwo Boże emanuje z was. Jeżeli postawiliście na koneksje polityczne, na relacje z biznesem, jeżeli w tym upatrujecie swoje siły, to żal mi was. Żal mi was, mówi Paweł. Zobaczcie, Jezus Chrystus, On nas odkupił przez to, że wybrał najgorszy rodzaj śmierci. Uniżył się tak, że po prostu stał się jednym z nas, będąc Bogiem. Przecież mógłby nas odkupić kroplą swojej krwi. On wybrał zupełnie inną drogę, właśnie totalnego uniżenia, żeby właśnie to nic nieznaczące, to, czym świat pogardził, mogło wykiełkować do czegoś spektakularnego, w czym mamy wszyscy udział. Zbawienia. Pan Bóg tak wybrał. Jezus Chrystus przyszedł na świat i tak zrobił, a wy myślicie zupełnie nie po Chrystusowemu. Wy raczej ekscytujecie się tym, co w kategoriach tego świata ekscytujące, monumentalne itd., itd. Pogardzacie tym, co ma potencjał na pierwszy rzut oka niewidoczny. Więc ja wam mówię, nie gardźcie tymi, którzy są biedni, którzy na pozór nie mają żadnych koneksji, którzy nie mają żadnej siły przebicia, bo w nich jest siła. Także te dwie rzeczy potrzebne są, wynika to z dzisiejszych czytań, do tego, żeby Królestwo Boże w naszym sercu zaczęło działać. Królestwo Boże, czyli relacja. Przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy Boże, daj mi siłę, żebym opowiedział się po Twojej stronie tak, byś Ty był jedynym królem w moim życiu. Bym się nie rozpraszał na boki, bym nie szukał szczęścia gdzieś nie wiadomo gdzie. Dlaczego to jest ważne? W innym miejscu Pan Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeżeli znajdę w sobie siłę, dam ten wkład własny, jeżeli zmienię swoją mentalność i zacznę inaczej patrzeć, nie szukać siły w tym, co jest blichtrem tego świata, tylko w Bogu samym, to wszystko inne będzie mi dodane. No, obietnica i stawka są duże, przyznacie. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.